Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja z deszczowego Krakowa. Witają się z Państwem ponownie. Ojciec Marek Raczkiewicz. Ojciec Grzegorz Woś. I ojciec Piotr Detlaw. Rzeczywiście Bogu dziękujemy za pogodę, która panowała podczas dzisiejszego spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w kampusie Miłosierdzia, gdzie odbyła się msza święta posłania. W apartamentach świętego Jana Pawła II w domu arcybiskupów krakowskich zapaliło się światło, a dla nas jest to oznaka, że istnieje możliwość, że Ojciec Święty Franciszek pokaże się w oknie na Franciszkańskiej 3, aby po raz czwarty podjąć dialog z pielgrzymami, którzy przybyli do tego wyjątkowego miejsca. Tradycja sięgająca pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do ojczyzny, rok 1979, niesamowite spotkania z młodymi ludźmi i ten dialog podejmowany przy każdorazowej wizycie Jana Pawła II w naszej ojczyźnie. Ten dialog także podjął Ojciec Święty Benedykt XVI, będąc obecnym w naszej ojczyźnie podczas swojej podróży apostolskiej 10 lat temu. Przez 3 ostatnie dni podczas swojej podróży Ojciec Święty Franciszek także z tego okna kierował swoje słowa. I od godzin południowych przy Bazylice Świętego Franciszka naprzeciwko domu arcybiskupów krakowskich gromadzą się pielgrzymi, skandują tak, jakby chcieli poprzez to swoje wołanie zaprosić Ojca Świętego, aby chociaż jeszcze na chwilę pokazał się w tym oknie, uśmiechnął się do nich, skierował swoje słowo. Na tym placu przez te dni rozbrzmiewała nieustanna modlitwa, zanoszona także, aby ta szczególna pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka w roku 1050 rocznicy chrztu naszej ojczyzny i podczas 31 Światowych Dni Młodzieży wydała dobre, błogosławione owoce nie tylko dla naszej ojczyzny, ale również dla całego świata, bo przecież do naszej ojczyzny przybyła młodzież reprezentująca najdalsze zakątki całego świata. O tym dzisiaj mogliśmy się fenomenalnie przekonać podczas mszy świętej posłania sprawowanej w kampusie Misericordia. W Krakowie pada deszcz, ale nie przeszkadza to tym, którzy wytrwale tutaj tkwią już od wielu, wielu godziny. Oni wiedzą, po co tutaj przyszli. Przyszli po to, aby spotkać jeszcze chociaż na chwilę Ojca Świętego Franciszka. A to światło, które zapaliło się w apartamentach papieskich dla nas przez te ostatnie dni, było sygnałem, że do takiego spotkania dojść może. Ten okrzyk zapowiada, że ten moment staje się czymś bardzo realnym, bardzo konkretnym. Specjalne podium przy otwartym oknie na Franciszkańskiej 3 zostało już przygotowane i z niecierpliwością oczekujemy na Ojca Świętego Franciszka, pomimo burzy, która w tym momencie rozszalała nad krakowskim niebem. Uda się wsłuchać nam wszystkim w te słowa, prawie ostatnie słowa podczas tej podróży apostolskiej kierowane do polskich serc, do młodzieży, która przybyła na to spotkanie z ust Ojca Świętego Franciszka. I już widzimy białą postać, to Ojciec Święty Franciszek, który zajmuje miejsce na specjalnie przygotowanym podium. W geście wyciągniętej dłoni pozdrawia pielgrzymów, którzy pomimo tych niesprzyjających warunków atmosferycznych przyszli na Franciszkańską 3. Bardzo dziękuję za Wasze towarzystwo, za to, że przyszliście, aby mnie pożegnać. Muchas gracias. Muchas gracias por la calurosa acogida. Dziękuję bardzo za gorące przyjęcie, za gościnność w tych dniach. Y ahora
A teraz, zanim wyjadę, chciałbym wam udzielić błogosławieństwa. Ale chciałbym was prosić również, abyście modlili się za mnie. Módlmy się razem do Matki Bożej, każdy we własnym języku. Zdrowaś, Maryjo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Do widzenia! O, jakżeż miło było usłyszeć słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Franciszka w naszym języku polskim. Przywykliśmy do tych spotkań, do tych niesamowitych dialogów, które rozbrzmiewały pomiędzy świętym Janem Pawłem II i tymi, którzy przychodzili do tego szczególnego miejsca na Franciszkańską 3. Jak mogliśmy zauważyć, pomimo tego ulewnego deszczu, pielgrzymi na moment zwinęli swoje parasole, aby raz jeszcze móc popatrzeć w oczy Ojca Świętego Franciszka, przyjąć błogosławieństwo. I co szczególne, Ojcze Marku, to nieustanne wołanie Ojca Świętego, nie tylko podczas tej podróży apostolskiej do naszej ojczyzny, ale podczas także tych innych podejmowanych wizyt w różnych zakątkach całego świata, to modlitewne wołanie: pamiętajcie o mnie, pamiętajcie w swojej modlitwie. Myślę, że wszyscy pamiętamy pojawienie się po raz pierwszy Ojca Świętego na balkonie Bazyliki Świętego Piotra. Już wówczas prosił wszystkich nie tylko o błogosławieństwo ludu Bożego na jego posługę, ale również o modlitwę. I zawsze, zawsze, w jakimkolwiek kraju nie jest, prosi wszystkich o to, aby pamiętano o nim, a szczególnie właśnie pamiętano w modlitwie. Tej modlitwy, tej siły potrzebuje, aby móc umacniać wszystkich nas w wierze, ale też prowadzić Kościół zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. O to także prosił święty Jan Paweł II. Dzisiaj podczas czuwania w kampusie Miłosierdzia towarzyszyła ikona Matki Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej. To przed jej wizerunkiem podczas ostatniej podróży apostolskiej do ojczyzny Jan Paweł II prosił w sposób szczególny nas Polaków o modlitwę. O tę modlitwę prosił nas Ojciec Święty Benedykt XVI i także Ojciec Święty Franciszek. Nas wszystkich prosi o wytrwałą, solidarną modlitwę zanoszoną w intencji następcy świętego Piotra. Drodzy Państwo, już za chwilę Ojciec Święty z domu arcybiskupów krakowskich, z tego miejsca, które stało się chwilowym domem Ojca Świętego, przejedzie na Tauron Arena w Krakowie, gdzie będzie miało spotkanie z wolontariuszami. Spotkanie, podczas którego Ojciec Święty będzie chciał w sposób szczególny podziękować ponad 20-tysięcznej rzeszy wolontariuszy, którzy w tych Światowych Dniach Młodzieży zaangażowali całych siebie do tego, aby ci wszyscy, którzy przybędą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, potrafili przeżyć te spotkania w spokoju, będąc właściwie doinformowani i właściwie mając możliwość właściwego dotarcia do tych miejsc, w których były przygotowane na noclegi. My w tym momencie z Państwem żegnamy się, tak jak mówimy, nad Krakowem szaleje solidna burza, pada także ulewny deszcz. Mamy nadzieję, że te trudne warunki atmosferyczne nie pokrzyżują poszczególnych kolejnych punktów wizyty Ojca Świętego Franciszka w naszej ojczyźnie. Mówimy sobie do zobaczenia, będziemy oczekiwali na Państwa w Radiu Maria i w telewizji Trwam na Tauron Arenie w Krakowie.